Jasiu. No. O nie, kochani, a ja tak se na luzaczku. Parking, spanko, barierki, co inne, o kochani. Ale zresztą co by mi ukradli? No co, flaczki, które trzeba odgrzać. Dzięki, kociamberek. Co z tego, że uzbroić kociamberek, to nic nie da. Śpisz, oni tak robią. Szybka akcja, że szybę wybija, on widzi gdzie, co, w jakim miejscu leży, daną szybę wybija. Szybko ręką ciak, zanim ty się rozbudzisz, to on ma już to w rękach, on już ucieka do auta. Ta. A co ci alarm da? Co ci alarm da? Co ci alarm da? Oni działają na zasadzie zaskoczenia i szybkiej akcji. Mówię, ktoś śpi, oni po cichutku obejdą, patrzą, gdzie co leży, co na szybko można ukraść, tak? Przykładowo ktoś śpi z tyłu, czy gdzieś, czy z boku, czy tak śpi, no nie, a tu z boku ma kurtkę, coś tam, oni dobre kubusie są. Popatrzą, że jest coś wartościowego, że portfel może być, że to, telefon tam może być, coś tam może być. Rozbijają na szybkiego szybę, zanim ktoś się obudzi, myk, zabiera kurtkę, telefon, coś tam, czy z portfelem kurtka, czy coś tam i szpula szybko do auta. Auto czeka odpalone, a ja się dziwię, może bał się ten ktoś, albo może tak jak ja z tyłu spał, to zanim by przeskoczył, to oni już dawno na tym, na drodze. Nie wiecie, jak to druga, trzecia w nocy ludzie śpią w pełni snu. Szybkie zdarzenie, to zanim się ocknie tego, no ja też przecież nie poogarniałbym się, zanim bym się z tych betów powywijał tego, ale gdzie moją maszyną dognać jakąś Bawarę czy coś tam, no. No to trzeba by było faktycznie tak zasłonkować się, to jest nierealne, niemożliwe. Nie. Ja myślałem, w nocy ja się przebudziłem, może ten huk tego szkła mnie przebudził i słyszałem, powiem dosłownie, z tego co pamiętam, jaki krzyk był, o wy kurwy, coś tam. Tak pierwsze moje skojarzenie to było, że może mało laci, czy coś z pącą, wiecie, czy coś tego. Dopiero rano wstałem, po kawę szedłem, tu właściciel obiektu mówi mi, że w nocy tu walnęli, rozbili szybę, kurtkę zabrali, coś tam jeszcze i tyle. No. I mówi, że to nie pierwsze zdarzenie jest, że różne zdarzenia się już tu dzieją i w okolicy, i ten, wiecie, obcokrajowcy, jest ten wjazd do tej Polski, Polacy takich numerów już nie tną, w Gruzji jest takie, wiecie, że oni ostro po bandzie jeszcze idą, tak, ostro po bandzie idą, także ten. A po drugie, byłem w Łodzi, mieszkałem, a wiecie, że jestem baczny obserwator, czy nie wiecie? Pewne rzeczy nie umkną mojej uwadze, ale nie wcinam się w to, bo to nie moje sprawy. Przecież widziałem, jak w Łodzi handlowali tymi dopalaczami, niedopalaczami, wynalazkami i tym podobne. Nie tylko oni, Ukraińcy też, ale najczęściej to Gruzini. Cała Łódź w tych lewych interesach, tych to jest prawie ukraińska. Tak, kochani. Nie, sorry, gruzińska, sorry, tu bym obraził naród ukraiński. Chociaż też zdarzało mi się, że ktoś proponował mi na kwaterze torebkę z czymś białym. No, ale to mnie nie interesuje, ja się w to nie wcinam, kochani, nie wcinam się w to. Ja tam spokojny człowiek jestem, ja chcę spokojnie żyć. No nie wiem, może próbował ich gdzieś dojechać. Nie wiem nic, ja spałem jak dzieciątko dalej. Przebudziłem się, usłyszałem te krzyki, pomyślałem, a mało laci pijani sobie rozrabiają. To co mnie tam?
I rano się na nic nie wiedziałem. Nic nie wiedziałem. Dopiero wyszedłem, tu sobie po kawkę szedłem, właściciel obiektu, cześć, bo już kiedyś nocowałem tu, tylko miejsc teraz nie było. Mówi, tobie rozbili tą szybę. Ja mówię, jaką szybę? No mówi, tu mam tego. I leżą kawałki szyby z 12 metrów ode mnie. Ja mówię, nie, absolutnie. A, to komuś innemu i to. I wdaliśmy się w dyskusję i to wszystko, dlatego wiem, co się dzieje. No. Tak, odjechało. Nawet nie wiem, kiedy musiało, nie wiem, czy za nimi próbować jechać, czy jak, nie wiem, bo ja spałem. Ja się tylko przebudziłem na chwilę, widocznie ten huk rozbitej szyby obudził mnie, ale nawet nie wiedziałem, że to mnie obudziło, tylko słyszałem krzyk owyka i tego, i nic. No to pyk, z wałeczka i dalej. Dopiero teraz się dowiedziałem, co jest co. Ale ja, nie, kochani, o, ja już się tak nie bawię, a ja se tak na luzacku. Parkinżek, bajera, tu, spanko, tego, bo kochani. Dobrze, że biedna fura, bo jakby była bogata fura, to zamiast tego osobnika może ja miałbym rozbitą szybę i coś tu, ale co by mi wzięli? Flaczki, które tym trzeba odgrzać. Witam, ale masa. Ale lecimy, kochani, nie śpimy. O. Znaczy nie dobrze.